Kiedy zapytamy się, kiedy Chrystus ustanowił mszę świętą, to pewnie wielu z nas bez zastanowienia odpowiedziałoby w Wielki Czwartek. Kiedy Chrystus ustanowił inne sakramenty? No w czasie swojego życia. Otóż nie. Chrystus ustanawia sakramenty przez te święte 3 dni. Te święte 3 dni, poczynając od czwartku przez piątek, kończąc na wielkanocnej niedzieli, są ze sobą tak nierozerwalnie sprzężone, że nie możemy powiedzieć, że Chrystus ustanawia Eucharystię tylko w Wielki Czwartek, ale ustanawia je go również w Wielki Piątek na krzyżu. O czym mówiła nam tak pięknie liturgia. Wielki Czwartek pod przewodnictwem pasterza tej parafii, czyli księdza proboszcza, zgromadziliśmy się wokół ołtarza po to, aby odprawić mszę świętą. Wczoraj mówimy tak bardzo oględnie, Kościół nie odprawia mszy świętej, ale jest to bardzo duże uproszczenie. Otóż odprawia. W Wielki Piątek odprawia się mszę. Bardzo specyficzną, ale odprawia się. Zadajcie sobie pytanie, po co kapłan w Wielki Piątek stoi w ornacie? Przecież mógłby stać na przykład w kapie, a stoi w ornacie. Nasi bracia wschodni znają taką mszę bardzo, sprawują ją bardzo często w Wielkim Poście, we wszystkie dni powszednie. Tak zwaną boską liturgię darów uprzednio poświęconych. Odprawiają Eucharystię w niedzielę, a potem spożywają Eucharystię w każdy dzień postu. Tak samo my czynimy raz w roku. Odprawiając, nazywa się to po łacinie, Missa Presanctificatorum, msza darów uprzednio poświęconych. Konsekrowanych w czwartek, a spożywanych w piątek. I ta liturgia piątkowa nie ma kanonu mszy, nie ma modlitwy eucharystycznej. Ale w to miejsce wstawiona jest adoracja krzyża. To jest Eucharystia, którą odprawia Jezus. Eucharystia, która sprawowana jest nie pod postaciami, ale na żywej postaci Jego ciała. I dzisiejsza liturgia wielkanocna. To dzisiejszy dzień potwierdza to, co działo się w czwartek i w piątek. Bo Chrystus to, co ustanowił w czwartek, potwierdził w piątek, dzisiaj przypieczętował swoim zmartwychwstaniem. Bez zmartwychwstania czwartek i piątek nie ma sensu. Ale i też zmartwychwstanie bez czwartku i piątku też nie ma sensu. Dzisiejsza liturgia więc jest liturgią, która spaja całe triduum paschalne. Ukazuje, że to wszystko, o czym mówiliśmy przez te święte 3 dni, o ustanowieniu sakramentu Eucharystii i kapłaństwa, jak pięknie tę teologię wyłożył nam ksiądz proboszcz Wielki Czwartek, przez teologię krzyża, którą przeżywaliśmy w Wielki Piątek, dzisiaj to wszystko zostaje w tej świętej liturgii potwierdzone, o czym też mówi nam Słowo Boże. Wszystkie sakramenty wypływają z tej świętej nocy. Sakrament chrztu, sakrament Eucharystii, sakrament bierzmowania, ale i sakrament małżeństwa, ale i sakrament namaszczenia chorych. Dzisiaj tych obrzędów już się tak często nie odprawia. Ale kiedyś pewnie starsi pamiętają, że przy ślubie stały gromnice. Dawało się narzeczonym świece. To jest aluzja właśnie do paschału. Do tego, że małżeństwo wypływa z tej świętej nocy. Dzisiaj uproszczone bardzo obrzędy święcenia wody chrzcielnej. Kiedyś do tej wody dodawano również święte krzyżmo i olej chorych. Po to, aby ukazać, że z tego sakramentu chrztu wypływają wszystkie inne sakramenty. Święty Tomasz ukazuje Eucharystię jako tą, z której wszystkie sakramenty wychodzą. I to jedna z teologii, którą zna Kościół. Ale drugą teologią, którą bardziej fascynuje się święty Jan Chryzostom, to właśnie ta teologia, w której wszystkie sakramenty wypływają z chrztu.
Jan Chryzostom mówi jakże pięknie, że Kościół płynie dzięki Eucharystii, płynie dzięki chrztowi, płynie dzięki wodzie chrztu. Ta liturgia jakże podniosła, ma swoje zakończenie. My kończyć tą liturgię będziemy jutro rano, uroczystą rezurekcją. Czym ta rezurekcja jest? Po co tą procesję się odprawia w ogóle? Chrześcijanie, i to w starszych miejscowościach, w starszych parafiach, szczególnie na Śląsku, gdzie nie było edyktu carskiego, który zabraniał robienia cmentarzy wokół kościoła. Tam cmentarze, jak zakładali je nasi pradziadowie, były właśnie przy kościele. I wychodzimy z Najświętszym Sakramentem. Wychodzimy ze zmartwychwstałym Jezusem po to, aby powiedzieć tym zmarłym: zmartwychwstaniecie. A także i nam, którzy kiedyś będziemy do tej ziemi pochowani, zmartwychwstaniemy tak jak Jezus Chrystus. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o trzech niewiastach, które głoszą zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Pozwólcie, drogie siostry i drodzy bracia, że dzisiaj ogłoszę wam radość zmartwychwstania. Może w sposób troszeczkę naiwny, może wydaje się na początku śmieszny, ale czyż nie takie są te trzy niewiasty, które idą do apostołów? Mówię wam więc: raduj się, księże proboszczu Stefanie, bo Chrystus, najwyższy pasterz, który powierzył ci tę owczarnię, zmartwychwstał. Radujmy się my, kapłani, raduj się, księże Mirosławie, raduj się, księże Krystianie i Grzegorzu, bo dziś Chrystus na nowo ukazuje nam, że prowadzić mamy Jego lud do zmartwychwstania. Radujcie się, śpiewający w naszej parafii. Raduj się, panie Marku, raduj się, nasza scholo i chórze, bo dziś możecie śpiewać hymn zmartwychwstania razem z aniołami. Radujcie się, katecheci, bo mamy w zmartwychwstałym pomoc do naszej pracy. Radujcie się, członkowie żywego różańca, bo wasza wiara, podobna jak wiara Maryi, została potwierdzona świętym zmartwychwstaniem Pana. Radujcie się, członkowie akcji katolickiej, bo Jezus dziś ukazuje wam na nowo cel waszej ewangelizacyjnej działalności. Raduj się, służbo liturgiczna, bo dziś Jezus na nowo potwierdza święte obrzędy Kościoła swym zmartwychwstaniem. Radujcie się, członkowie Straży Honorowej, bo z przebitego serca Jezusa płynie dla nas nadzieja zmartwychwstania. Raduj się, domowy Kościele, raduj się, oazo, bo na nowo wytryska dla nas zdrój żywej wody. Radujcie się, czciciele miłosierdzia Bożego, bo Jezus dziś w pełni ukazuje nam swoje miłosierdzie. Radujcie się razem ze świętym Michałem, jego czciciele, bo aniołowie dziś wychwalają odkupieńczy czyn Zbawiciela. Radujcie się, starsi, bo Jezus dziś wlewa w wasze serca nadzieję. Radujcie się, rodzice, bo w Jezusie macie wzór i oparcie dla swoich rodzin. Radujcie się, samotni, bo macie w Jezusie niezawodnego przyjaciela. Radujcie się, młodzi i dzieci, bo Jezus daje wam pewną drogę do szczęścia i zbawienia. Radujcie się, ludzie zatroskani, bo zmartwychwstały daje, ukazuje nam, że nie ma sytuacji bez wyjścia i że grzech zawsze da się naprawić. Radujcie się w końcu wy, którzy jesteście pod sercami matek, bo Jezus już w ich łonie was odkupił. Radujcie się, wszyscy uczestnicy tej liturgii, bo Jezus zapewnia nas o naszym odkupieniu i zmartwychwstaniu. I raduj się w końcu, parafio świętego Floriana Męczennika. Razem ze swym patronem wychwalaj Boga za dar zmartwychwstania. Amen.